wyjątkowa chwila. Team Jeans, wita Państwa, Przemek Kosakowski i ja, skromny prowadzący, gdyż dzisiaj przed chwilą obejrzeliśmy pierwszy odcinek trzeciej serii Down the Road. Dlaczego jeszcze nie powiedzieliście słowa w tym odcinku, a ja już miałem zaszklone oczy? Jak to działa? Ja nie wiem, trudno mi to powiedzieć, ponieważ to jest jakby rzecz, bo to nie jest wywołane tylko i wyłącznie środkami merytorycznymi, że my wiemy jak zmontować, wiemy jak to powinno prowadzić się, te emocje, żeby to odpowiednio wyglądało, po prostu to się dzieje, ale to jest zasługa bohaterów. Nie zasługa ich świadomego działania, tylko tego jacy są, więc dla mnie to jest w ogóle niesamowita chwila, ponieważ taki sam pokaz jak mamy teraz, czyli dla bohaterów ich rodzin był przy okazji pierwszego sezonu, a przy drugim musieliśmy odstąpić od tej rodzącej się tradycji, no bo była pandemia. Natomiast teraz jest znowu to i to są takie sytuacje, do których człowiek nie może się przyzwyczaić, nie może emocjonalnie podejść na chłodno, no bo mamy świadomość, że bohaterowie widzą się po raz pierwszy na ekranie, że ich rodziny mogą mieć zupełnie inne zdanie na temat tego, co zobaczą, więc to jest taki absolutny, ostateczny test dla nas przed emisją. Po pierwszym odcinku była chwila przerwy, by porozmawiać z rodzinami. No właśnie, jakie są pierwsze opinie, konfrontacje? Wziąłeś mnie właściwie od razu do wywiadu, miałem jakieś 3 minuty, więc tylko no tak przeszliśmy się dookoła siebie. No i ulga wielka, bo rozmawiałem z kilkoma rodzicami, wszyscy mi powiedzieli, po prostu jednym słowem podsumowali to, co widzieli przed chwilą, czyli rewelacja, no więc to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ to nas legitymizuje. Jeżeli ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której robimy coś, co przez rodzinę będzie uznane za w jakiś sposób no, jednoznacznie negatywne, a potem dać to do emisji. Ale z drugiej strony pracujemy w telewizji, to są niesamowite środki w to zaprzęgnięte, więc sytuacja, w której rodzice by na przykład nie dali poparcia temu, co zobaczyli, no, jest dla mnie niewyobrażalna. No, nie wiedziałbym, co wtedy zrobić. Ten strach był chyba też trochę uzasadniony, bo już w pierwszym odcinku widzieliśmy taką trudną scenę, mamy w programie parę i chodziło o to, czy będą mogli razem spać. No i właśnie, czy to, że w programie jest para, jakoś zmieniło w ogóle cały wasz wyjazd, albo czy musiałeś nabyć jakieś nowe umiejętności jako ten mentor? Tak, no ja z tym byciem mentorem różnie sobie radzę, natomiast w tej sytuacji widziałeś zresztą, że miałem duży kłopot, że nie wiedziałem do końca, jak tę sytuację no, zneutralizować, bo to było, to nie są błahe rzeczy, to są jedne z najważniejszych rzeczy dla tych ludzi i no i w takim momencie dawanie rad w ogóle jest no, rzeczą naprawdę podwyższonego ryzyka, bo to są po prostu sytuacje, za które bierzesz odpowiedzialność, jeżeli dajesz radę, więc tak, to, że mieliśmy parę, bardzo zmieniło akcenty, powiedzmy, w grupie. No i, ale to nie tylko to, bo mieliśmy parę, mamy Darię, czyli dojrzałą kobietę. Która mieszka sama, która sama stara się o sobie stanowić. To bardzo się czuło. Mamy Pawła, który ma 44 lata, więc mieliśmy parę młodych ludzi i mieliśmy dwóch dojrzałych, skonstruowanych już i takich pewnych siebie dorosłych ludzi. I to bardzo zmieniało też perspektywę i styl jakby relacji w grupie.